30-osobowa grupa młodych ludzi z różnych miast położonych na terenie Ukrainy, Białorusi i Mołdawii przez 10 dni gościła w Polsce. Poznali pracę lokalnych samorządów, placówek kultury i edukacji. Oni chcą tu zobaczyć, jak tu w Polsce funkcjonuje samorząd, media, system edukacji i jak to działo od początku, kiedy pali komunę. I teraz. Młodzi ludzie to zarówno radni, dziennikarze, działacze kultury, ekolodzy i studenci, którzy w ramach projektu Wizyty Studyjne w Gdyni przyjechali do Polski. Odwiedzili samorząd gdyński, gdański oraz sopocki. Ważnym elementem była także wizyta w Wejherowie. Wejherowo jest ciekawe dlatego, że mnóstwo tych ludzi, którzy przyjechali tutaj, oni jest nie z dużych miast, a tylko z takich mniejszych, na przykład jak Wejherowo. I to jest bardzo ważne dla nich zobaczyć, jak to funkcjonuje to samorząd w takich małych miejscach, a nie takich jak w Gdańsku czy w Gdyni. Gości oprowadzał radny Ryszard Kandzora. Zwiedzili m.in. ratusz. Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz opowiadał o naszym ustroju i funkcjonowaniu samorządu. Był czas na rozmowę przy kawie, a młodzi ludzie nie tylko opowiadali o sobie, ale przede wszystkim zadawali liczne pytania. Pytali, bo nie zrozumieli, porównywali na przykład, że w ich kraju, na Ukrainie, prezydent jest jednocześnie przewodniczącym Rady Miasta i prezydentem miasta. Nie potrafił zrozumieć, dlaczego to u nich wygląda w ten sposób. U nas wygląda to w ten sposób, że to są rozdzielne funkcje. No więc staraliśmy się z kolegą Ryszardem wyjaśnić, jak to u nas wygląda, ten ustrój samorządowy. Młodzież z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii wzięła także udział we fragmencie obrad Rady Miasta Wejherowa, przyglądając się pracy radnych, a także zwiedziła Filharmonię Kaszubską.